To nie będzie test, to nie będzie prezentacja, to będzie wrażeniówka, bo mamy przed sobą Skodę Enyaq iV, czyli pierwszy w pełni elektryczny samochód Skody. Samochód, który powstał na płycie MEB, stosowany już w koncernie Volkswagena, na przykład dla Volkswagena ID3 albo ID4 i całej rodziny ID. Tym razem mamy jednak Skodę i będziemy się Skodzie dziwić. Pierwsze wrażenie z tyłu? Bardzo dużo metalu, nie podoba mi się to. Ale bagażnik całkiem spory, bo to nie jest wcale, słuchajcie, mały samochód. Oczywiście podwójna podłoga, niski próg załadunku. To jest ni to minivan, ni to SUV. No sami widzicie po tej bryle, nie jest to samochód wysoki, nie jest wysoko zawieszony, ale koła ma gigantyczne. Co się komu podoba, to jest jedno, ale druga rzecz, zajrzyjcie do wnętrza, bo wnętrze naprawdę robi wrażenie. I sam się zastanawiam, czy to jest kwestia może tego koloru, a może po prostu to jest kwestia tego, jak tutaj w tym wnętrzu jest wszystko zaprojektowane. Zobaczcie, bardzo mocno ten przód wychodzi. Przyzwyczailiśmy się już w nowoczesnych samochodach do dużych ekranów dotykowych. No tutaj jest naprawdę gigantyczny telewizor. Nie tak duży jak w Tesli, ale jak na europejskie warunki naprawdę gigantyczny. Tunel niezbyt szeroki. Tu jest jeden schowek, tu jest cała masa schowków na telefony z ładowaniem indukcyjnym, dwa cup holdery. To jest dźwignia zmiany biegów. O, jest, dobra. Regulowany na wysokość, może nie tył przód, ale to nie ma potrzeby. Jest regulowany na wysokość. To mi trochę tutaj przeszkadza. Wnętrze jest ok. Bardzo fajne detale. To są detale, których nie znajdziecie tutaj w innych Skodach. Bo okej, kierownica jest żywcem wyjęta z Octavii, ale taka klamka, nie przypominam sobie, żeby była w innej Skodzie. Te linie, które są bardzo miłe i przyjemne, nietypowa klamka, ale dość praktyczna. Nie ma takiej typowej rączki, jest tylko coś, co przypomina klamkę. I nie wiem, zastanawiam się, do czego jest ten tutaj ekran? Czy to jest tylko panel, a może to jest zaślepka? Bo nie wyświetlają się tutaj żadne funkcje. Włączam światła i to wszystko mam na małym ekranie z przodu. W sumie nie potrzeba mi nic innego, nic większego, bo duży ekran mam tu, ale to, no aż prosiłoby się, żeby to był ekran, on tylko zasłania ten element plastikowy, zasłania head-up display, którego jeszcze nie wiem, jak można otworzyć, nie wiem też, co to jest jakiś dodatkowy schowek, tu jest kolejny schowek, czyli tego miejsca tutaj jest sporo, no tak, ale miejsca jest sporo, duży samochód, ale jakbym miał się przesunąć do przodu, już szukam, no to tak, ja już nie mogę się bliżej przysunąć. Tak daleko nie muszę jechać do tyłu. Ale to jest maks. Tutaj będę uderzał się kolanem. Mogę przysunąć sobie to, kierownicę, więc jest wygodnie. Duży ekran, dotykowy, tak jak w Octavii. Tutaj panel głośniej, ciszej i powtórzone przyciski funkcyjne. Oczywiście kilka trybów jazdy. I najważniejsze, Enyaq występuje w dwóch odmianach bateryjnych, 62 kW i 82 kW. To przekłada się na zasięg od 413 km do 560 km. Ile tak naprawdę przejedzie ten samochód w warunkach takich drogowych, w warunkach drogowych, no bo to jest oczywiście deklaracja producenta, to oczywiście w teście Wam opowiemy. Ja będę tym samochodem dzisiaj miał przyjemność jeździć, więc postaram się przejechać jak najwięcej kilometrów, żeby zobaczyć, jaki jest ten faktyczny zasięg. Ale jeszcze usiądę za sobą, żeby zobaczyć, ile tego miejsca jest. No tak, tak mógłbym jechać. Dobra, wsiadam za sobą i co? No, dramatu nie ma. Dramatu nie ma, miejsca jest ok, fotel dość wygodny, z przodu fotel, ławka wygodna. Nie ma możliwości regulacji przód-tył kanapy. Czy jest możliwość regulacji oparcia? Zaraz Wam pokażę. Nie, nie ma, więc siedzę tak jak siedzę. Musiałbym się posunąć do przodu troszkę, ale tam już wiadomo ten przód, więc nie za bardzo jest gdzie się przesunąć. No ale umówmy się, do najmniejszych nie należy. Więc można tu być. W ogóle sprawia Enyaq wrażenie w środku, że jest mocno zabudowanym samochodem. Ta linia okien nie jest zbyt duża, więc to sprawia wrażenie takiej masywności, takiej solidności. No i oczywiście przyjemności z jazdy samochodem elektrycznym, no bo to jest pełni elektryczny samochód. Pierwszy Skoda pełni elektryczny samochód.
zaprojektowany od początku do końca jako samochód elektryczny. Interesuje Was cena tego auta? To dobrze, że Was interesuje. Bo takie auto kosztuje ponad 200 tysięcy. A jak ktoś chce, to może tak skonfigurować Eniaka, że i 300 pękną. I to jest najdroższa Skoda w historii. Powiedzieliśmy słowem o tym, że Skoda Enyaq to jest pierwszy samochód Skody skonstruowany na płycie podłogowej MEB, płycie przeznaczonej do budowy samochodów elektrycznych tylko i wyłącznie. Ta płyta nie przewiduje silnika spalinowego z przodu i dołożonych zestawów akumulatorów oraz silnika elektrycznego. Dlaczego to jest takie ważne w ogóle? Zastanowicie się. No bo wiecie, niektórzy stosują hybrydy tego typu, że na jednej platformie są i wersje spalinowe, i wersje hybrydowe, i wersje hybrydowe plug-in, a nawet samochody elektryczne. No tak, ale skoro mamy specjalną płytę do tego przystosowaną, no to cały myk polega na tym, że baterie na takiej platformie podwoziowej są nisko umieszczone z reguły na całej powierzchni tej części środkowej. To pozwala obniżyć środek ciężkości i spowodować, że tym samochodem będzie się jeździło całkiem przyjemnie. No a powiedzmy sobie szczerze, taki zestaw akumulatorów trakcyjnych potrafi ważyć nawet ze 200 kg, więc im on jest niżej, tym lepiej dla przyjemności z jazdy. W tym przypadku mamy dwa silniki elektryczne, jeden z przodu mniejszy albo większy, to w zależności od konstrukcji. Z tyłu mamy też silnik elektryczny. Dzięki temu możemy wygospodarować więcej przestrzeni w bagażniku, dzięki temu możemy wygospodarować więcej przestrzeni w środku, bo tradycyjny silnik spalinowy nie wjeżdża nam tutaj w kabinę, możemy to wnętrze nieco przesunąć do przodu, kosztem oczywiście miejsca w środku. A przód samego samochodu? No, powiem Wam szczerze, że jak patrzę na współczesne samochody, to jestem przerażony, bo wydaje mi się, że jakaś nastąpiła rywalizacja na wielkość tych atrap chłodnicy, czy grilli, czy jak zwał, tak zwał. Im nowszy samochód, tym atrapa chłodnicy jest większa. Nie wiem, czy widzieliście nowego Bentleya Continental Speed, chyba GT. No to tam to jest przykład na to, jak można zaprojektować samochód, nie mając pomysłu na to, jak ten samochód ma wyglądać z przodu. Taki grill. W Skodzie grill jest trochę mniejszy, no ale i tak olbrzymi. Oczywiście zatkany, bo tutaj nie musimy niczego chłodzić. Chłodzić trzeba akumulatory trakcyjne, ale nie chłodnice. Więc ten przód w Skodzie wygląda tak. Czy to się komuś podoba, czy nie, to jest kwestia gustu. O Jezus Maria, spójrzmy pod... O, a to Ci niespodzianka. A to Ci niespodzianka. No i co tutaj mamy? Ha! Mamy chłodnicę. Po co ta chłodnica? No chłodnica jest, bo chłodnica musi chłodzić elementy całego układu napędowego, nawet elektrycznego. Ale zobaczcie, stosunkowo ta przestrzeń nie jest wysoka. Normalnie ten silnik byłby tam gdzieś wpakowany bardzo głęboko. Te proporcje są nieco inne. No i tak jak mówimy, jest mały silnik tutaj z przodu, drugi silnik z tyłu, no i cała bateria, cały akumulator trakcyjny schowany pod podłogą. Dodatkowe usztywnienie. Ha! I to jest najfajniejsze w samochodach elektrycznych, że tutaj praktycznie oleju się nie wymienia. No nie wymienia się, no bo tu nie ma oleju. Klocki hamulcowe i tarcze, jeśli korzystamy z rekuperacji, to też będziemy wymieniać rzadko. A te koła, moi drodzy, mają 21 cali. Zobaczcie, to jest gigantyczne koło. 21 cali, do tej pory zarezerwowane dla jakichś, no powiedzmy sobie, luksusowych SUV-ów. W tym samochodzie te koła giną. One nie wyglądają na tak olbrzymie. O, 21 cali i taką zimóweczkę sobie kupić? Całkiem niezły wydatek. No dobra, moi drodzy, mówiliśmy o płycie MEB i teraz dla jasności i żeby była sprawa jasna. Akumulatory na całej przestrzeni tutaj pomiędzy kołami, silnik, jeden z tyłu napędzający tylną oś, czyli to jest Skoda tylnonapędowa. Jeśli ktoś lubi driftować, Skoda Enyaq będzie do tego świetna. W drugiej połowie roku pojawi się odmiana czteronapędowa, wtedy z przodu pojawi się nieduży silnik, który tak naprawdę będzie właśnie napędzał tylko i wyłącznie przednią oś. A teraz jak tym samochodem się jedzie? Przede wszystkim dźwięk. Szum, coś w rodzaju oczywiście statków kosmicznych. Bardziej wyraźny jest to szum jadąc do tyłu. Teraz mamy już
Uwaga, próg zwalniający. Okej. Teraz już tak naprawdę ten dźwięk silnika elektrycznego, czy ten dźwięk generowany komputerowo, można by powiedzieć, zagłusza szum opon i szum tego, co się dzieje za oknami. Ale czuć, że to zawieszenie jest dość sztywne, że ten samochód nie jest takim miękko pływającym sobie komfortowym autem, tylko to zawieszenie jest takie mięsiste, sztywne, więc pewnie na takich torowiskach może być to nieprzyjemne, ale to jest z jednego powodu, bo ten samochód sporo waży. No, wyobraźcie sobie takie akumulatory, które mają pojemność 80 kW. No to musi ważyć, nie ma cudów. Dobrze, że ten środek ciężkości jest nisko umieszczony. Cały czas się zastanawiam, po co jest ten kawałek plastiku tutaj, aż się prosi, żeby tam były jakieś komunikaty, coś się wyświetlało, ale nie, nie ma nic, po prostu jest czarne piano black. Tutaj widzicie to? Nie wiadomo, po co to jest. No dobra, head-up można zasłonić, ale już. No dobra. Typowe dla samochodów elektrycznych mocne przyspieszenie, ten cały moment idzie z samego dołu, więc tutaj nie ma się co dziwić. Jeśli byśmy chcieli przyspieszyć ładowanie, no bo oczywiście ten samochód można ładować A z gniazdka, B ze stacji, czyli wallboxa, C z ładowarek szybkiego ładowania, ze słupków szybkiego ładowania, to możemy ten samochód ładować maksymalnie mocą 120 kW. Do tego jest przystosowany ten samochód, więc to też dobre, bo wtedy możemy korzystać z szybkich ładowarek i no skracać maksymalnie ten czas ładowania, ale tak jak ja zawsze powtarzam, samochód elektryczny ładujemy w domu. Dlaczego? Bo wtedy jest najtaniej. W nocy ładujemy, w pracy ładujemy, jeśli mamy taką możliwość, a nie jeździmy do słupków szybkiego ładowania, bo to słono kosztuje. Dla ciekawości, 1 kW w domu kosztuje 0,6 grosza, w słupku szybkiego ładowania potrafi kosztować 2,5-3 zł. Ten sam 1 kW. Więc sobie przeliczcie, jeśli tu mamy 80 kWh baterię, 80 kW akumulator. No to sobie przeliczcie, jeśli mamy baterię o pojemności 80 kW. Ile to kosztuje? Przelicznik jest prosty. Ja mam jeszcze 346 km zasięgu. Proszę bardzo. A mam zaraz tutaj szybko. Zobaczymy. Pojazd, ładowanie. Pojazd. Gdzie tu jest ładowanie? Tutaj. Zaraz zobaczymy, jaki mamy stan. 95% pojemności baterii jest naładowane. A mam zasięgu 345 km. No tak. To jest frajda. Przyspieszenie to jest frajda. 100 na godzinę. Czy tutaj jest cicho, czy głośno? Jest przyjemnie, jest przyjemnie. Możemy sobie z Piotkiem tutaj heheszkować, możemy sobie dworować. No i niestety, przed nami korek. Nie sprawdziliśmy tego. No ale teraz, z punktu widzenia użytkowego, wykorzystajmy ten korek, żeby powiedzieć Wam o jednej ważnej cesze samochodu elektrycznego. Właśnie w korkach ten samochód spisuje się wyśmienicie, no bo nie zużywa w ogóle energii. A spalinówka? Cały czas to paliwo się kotuje. Więc jeśli korek, jeśli macie czas, taki apel bym zastosował. Jeździcie samochodami elektrycznymi i stójcie nimi w korkach. Bardzo mi się podoba to. Bardzo mi się podoba to. Takie estetyczne, nowoczesne, plastikowe. Ale okej. A to mi się nie podoba. Nie, nie, nie. Czy oczywiście jak mogę się tak odsunąć, to jest ok, ale chciałbym siedzieć trochę bliżej i już tutaj dotykam. No nie, więc muszę trochę tak. Ale siedzi się nisko, to jest fajne, to jest fajne. No i takie, moi drodzy, byłyby to przemyślenia i takie spostrzeżenia na gorąco w pierwszym kontakcie ze Skodą Enyaq. To nie był test oczywiście, to nie była prezentacja, to było kilka luźnych spostrzeżeń na temat tego samochodu, więc jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, nie wiem jakie kanały, bo tych kanałów cała masa. Drive for it, co tam jeszcze jest? No nie wiem, słuchajcie podcastów, oglądajcie wideo. To po prostu bądźcie z nami.